Bardzo serdecznie witam. Zacznę od przeprosin, że tak się rozchorowałem. To nietypowe dla mnie, bo wiecie, pierwszy raz chyba w mojej służbie tak mnie rozłożyło, ale też była w tym moja wina. Po prostu przesadziłem intensywnością, wyjazdami, usługami, lekceważąc pewne momenty takiego troszeczkę zachwiania mojego stanu zdrowia. Wydawało mi się, że poradzę sobie, że mam na tyle sił, że jest ciągle tak samo, ale musiałem uznać ten fakt, że niestety ja posuwam się w latach i należę już do grona seniorów. Dowiedziałem się przypadkowo z telewizji, bo nieczęsto ją oglądam, że od czwartku będę mógł robić zakupy od 10 do 12, dlatego że jest to czas dla seniorów po 60 roku życia, a ja już to mam za sobą. Nie wiem, czy mnie wpuszczą do sklepów, to jest inny temat, w drzwiach, czy nie będą pytać, czy czasem, ale dobra, zostawmy ten temat. Kochani, bardzo się cieszę, że jestem z wami. Jestem trzy w jednym dzisiaj pośród was. Przede wszystkim jako pastor zboru w Jastrzębiu-Zdroju przywożę wam serdeczne pozdrowienia. I jako zbór Oaza też zawsze pamiętamy o lokalnych zborach okolicznych, modlimy się, wspieramy, błogosławimy. Zależy nam na tym, aby w naszym rejonie tutaj Śląska Cieszyńskiego i południa Polski coś szczególnego Pan Bóg uczynił w tych trudnych czasach, w których żyjemy. Przyjeżdżam do was także jako świeżo upieczony prezbiter okręgowy po raz drugi w mojej historii życia w służbie, bo pomiędzy 2004 a 2008 rokiem także miałem przywilej być prezbiterem okręgowym naszego okręgu południowego, a później przez 12 lat, 4 lata, a później 12 lat pracowałem w Naczelnej Radzie Kościoła, już w prezydium Naczelnej Rady Kościoła. I kiedy wydawało się, że po 16 latach już może trzeba trochę zwolnić w tych obowiązkach ogólnokościelnych, ogólnopolskich, to zrodziła się, wierzę, z woli Bożej i też z inspiracji innych braci, pastorów, myśl, abym podjął się wyzwania i przejął po prezbiterze Edwardzie Lorku służbę w okręgu. Oddałem to Panu Bogu, pościłem, modliłem się przez tydzień w tej sprawie i oddałem się weryfikacji na synodzie, spotkaniu okręgowemu pastorów, którzy powołali mnie do tej służby i zacząłem ją pełnić od miesiąca. To natężyło intensywność moich wyjazdów, moich spotkań, także różnego rodzaju usług i wierzę, że ten okres takiego załamania mojego zdrowia był też takim czasem odpoczynku, refleksji nad swoim życiem. Pan Bóg wiele do mojego serca przemawiał w tym okresie. I jako trzecia moja część to misjonarz. Jestem tutaj z wami także na prośbę pastora Abrahama, dlatego że zawsze końcem września, początkiem października pastor Abraham odwiedzał nasz kraj i był zawsze na waszym nabożeństwie. Przyjmowaliście go od ponad 20 lat, około 20 lat i tak samo miało być w tym roku. Niestety ze względów na COVID, który zmienił wszystko, który przewrócił wszystko do góry nogami, pastor Abraham nie może podróżować. Tak naprawdę jest w lockdownie, jest na kwarantannie, zamknięty w domu 7 miesiąc. A więc jeśli mówimy o kwarantannach u nas, które trwają 2 tygodnie, czy jakichś ograniczeniach, to dzisiaj usłyszycie, dzisiaj pastor Abraham przemówi do was, dlatego że mam nagrany jego klip z pozdrowieniami dla zborów w Polsce. Ja już odwiedziłem wszystkie zbory, które były w planie odwiedzin
no, mój stan zdrowia zatrzymał mnie przed Ustroniem. Miałem tutaj być 2 tygodnie temu. Na koniec tej podróży byłem na Podlasiu, usługiwałem tam w kościołach podlaskich. Tam już nie czułem się zbyt dobrze. Mieliśmy tam kilka nabożeństw w napchanych kaplicach. Usługiwałem także w namiocie. To było pod koniec września. Choć namiot był pełen ludzi, to jednak wiało w tym namiocie i gdzieś tam po prostu fizycznie to bardzo odczułem. Ale o Indiach parę zdań, aby was przygotować na to, co powie także pastor Abraham. Ja byłem w Indiach w tym roku i już nie zdążyłem do was przyjechać z prezentacją, z raportem misyjnym, dlatego że od 15 marca wszystko zostało pozamykane i też były ograniczenia w nabożeństwach, a ja wróciłem końcem lutego. I usługiwałem w Indiach od 11 lutego prawie do końca i już tam w tym okresie, w lutym, doświadczałem tego wszystkiego, co przyszło później do nas. A więc ja miałem taki moment, będąc w mojej podróży, że nie czułem się zbyt dobrze, tak jakby coś fizycznie mnie dotknęło, nie tak mocno, ale przeżywałem taki okres paru dni niedyspozycji fizycznej, podobnej do COVID-a. Tam już to wszystko miało miejsce, a więc ludzie chodzili w maseczkach w lutym, tam już badano temperaturę na wszystkich lotniskach, kiedy przemieszczaliśmy się, a więc kiedy wracałem do Polski końcem lutego, wylatując z New Delhi do Frankfurtu, kiedy widziałem wszystkich siedzących w maseczkach na lotnisku, kiedy badano temperaturę, pomyślałem sobie, nareszcie wracam do normalnego kraju, do normalnego miejsca, gdzie tych rzeczy nie będzie. Wystarczyło 2 tygodnie i wszystko przyszło tutaj. Wszystko spadło na nas. To samo, co było tam w lutym. A więc ja usługiwałem w Indiach bardziej w tym roku na południu. Może tylko 1-2 takie epizody z tej podróży na świadectwo. A więc po pierwsze na południu Indii odwiedziłem stan Kerala. To jest stan rodzinnych stron pastora Abrahama. On tam wyrósł, on tam się wychował, on tam się wykształcił, on tam rozpoczął swoją służbę, tam się też nawrócił. Tam mieszka jego bliższa i dalsza rodzina. I po raz pierwszy podczas moich 10 podróży do Indii miałem okazję pojechać na samo południe Indii, do stanu Kerala. I powiem wam, że byłem zaskoczony innością i w ogóle zupełnie odmienną kulturą i odmiennym miejscem, jakie widziałem wcześniej w Indiach. A więc stan Kerala jest bardzo chrześcijański. Po pierwsze, jest tam 50% chrześcijan i 50% wyznawców hinduizmu. To jest jedyny stan, który jest bardzo nasycony chrześcijaństwem. Oczywiście w większości chrześcijaństwem tradycyjnym. A więc kościoły katolickie są na każdej ulicy. Wierzą, że to był pierwszy taki przylądek indyjski, do którego przybył pierwszy misjonarz Tomasz. To był ten niewierny Tomasz, jak mówi historia. I on tam rozpoczął pracę misyjną, ewangelizacyjną. Zresztą jest tam jego grób, bo został zamordowany za głoszenie Ewangelii. Później w następnym stanie powyżej stanu Kerala. I tam miałem okazję też i usługiwać. I byłem w kościele, który liczył ponad 3,5 tysiąca wiernych. Pastor Abraham był ze mną, byliśmy na nabożeństwie, nazywał się ten kościół Faith City Church, w takim mieście dosyć nowoczesnym, związanym także z turystyką, bo tam jest blisko do morza, do oceanu. I przeżyłem tam coś niesamowitego. No, kościół inny od wszystkich. Kościół bardziej nowoczesny. Kościół, który robił streamingi, live'y. Kościół, który miał kamery na sali. Kościół, gdzie zabroniono mi robić zdjęcia, nagrywać, bo to przeszkadzało w transmisji, aby gdzieś tam z aparatem, z komórką się poruszać. Ale nabożeństwo trwało 6 godzin. Wyobrażacie sobie być w kościele w niedzielę 6 godzin. Ja tam miałem głosić kazanie i tak rozpoczęło się uwielbienie, które trwało ponad 4 godziny. Uwielbienie trwało 4 godziny. Na czym polegała
inność, odmienność od tego, co my mamy w tradycji. Polegało to na tym, że uwielbienie było połączone z deklaracją Bożego Słowa. A więc było to na sposób Księgi Nehemiasza, gdzie czytano Słowo, a ludzie stawali i z wielkim entuzjazmem wychwalali Boga za otrzymane Słowo, które było czytane. Ja nigdzie na świecie czegoś takiego nie widziałem. Śpiewano kilka pieśni, a później wchodził pastor, otwierał Pismo Święte i zaczynał czytać jeden z psalmów i deklarował go nad zgromadzeniem. A wszyscy ludzie stali, mieli ręce podniesione w górze i dziękowali za Słowo, które Bóg do nich posyła. I tak przez 4 godziny. I tak przez 4 godziny, Kościele. I nie nudziło im się. Ja tak siedzę godzinę, dwie na scenie, uwielbiam Pana z nimi, śpiewam, słucham tego słowa, bo wszystko było też na język angielski tłumaczone. Patrzę na tych ludzi, na ich entuzjazm, na ich pasję, na ich radość, na podejście do słowa, na wdzięczność Bogu za słowo, które jest czytane. Mówię, Boże, jesteśmy trochę w plecy. U nas tak krótko to uwielbienie, tak jak najkrótsze te nabożeństwa, tak jak najsprawniej, żeby to przebiegło i szybko do domu. Ale to nie wszystko. Później po tych 4 godzinach poproszono mnie o kazanie, poproszono mnie o modlitwę o ludzi. To były następne 2 godziny. Pastor Abraham mnie tłumaczył, nie mieli innego tłumacza. Tam mówią zupełnie innym językiem, a więc nie mieli tłumacza z języka angielskiego. Na ich język pastor Abraham mnie tłumaczył po raz pierwszy, zresztą całe kazanie. Zawsze ja go tłumaczę tutaj i mówię, przynajmniej trochę długu spłaciłeś. Pomogłeś mi chociaż raz. I tłumaczył mnie i modliliśmy się o ludzi. A po nabożeństwie, które trwało 6 godzin od godziny 10 do godziny 16, około 16 kończyliśmy, pastor Abraham zawołał pastora, aby się pożegnać, a pastor mówi nam, ale my was zapraszamy na ucztę Agape teraz. Ja mówię, no jaką ucztę Agape? No bo my mamy zawsze każdą niedzielę dla 3,5 tysiąca ludzi wspólny obiad przygotowany. Ja mówię, każdą niedzielę? Każdą niedzielę. Mamy taką wielką wiatę postawioną za kościołem i tam wszyscy ludzie, 3,5 tysiąca ludzi wspólnie spożywa wspólny obiad. I pastor mówi, bo wiesz, u nas to jest tak, że my cały tydzień ciężko pracujemy, ale kiedy przychodzimy w niedzielę, to mamy dzień poświęcony dla Pana. To jest największa radość dla nas ludzi wierzących, że możemy być razem ze sobą, że możemy Boga wielbić, że możemy przebywać w Jego obecności, że możemy być razem, że możemy wyłączyć się od tego wszystkiego, co jest na zewnątrz i spędzić z Bogiem czas. 3,5 tysiąca ludzi. I bezustannie tam się ludzie nawracają. Pasja dla Bożego Królestwa. Pasja dla Boga, pasja dla Bożego Słowa. To po prostu wstrząsnęło mną, poruszyło moim sercem. Byłem także zaproszony, to taki drugi epizod. Oczywiście głosiłem też na ewangelizacjach. Głosiłem później w Andhra Pradesh u mojego przyjaciela, który tam zakłada kościoły w stanie Andhra. Głosiłem tam na ewangelizację w 2 miejscach po 5 dni. Ale byłem jeszcze w Kerala na uroczystości ślubowania małżeńskiego. I tutaj także przeżyłem szok kulturowy. Przeżyłem zupełnie coś innego niż widziałem dotychczas, jeśli chodzi o podejście do zawierania związku małżeńskiego przez młodych ludzi. Po pierwsze, ten wątek kulturowy. Syn mojego przyjaciela, to jest szwagier pastora Abrahama, Leslie Matthew, bardzo mi bliski, zaprzyjaźniliśmy się w Indiach. On nigdy nie był w Europie, nigdy nie był w Polsce. Jego syn się żenił, a ja go znam od 10 lat. Gdy się żenił, miał 22 lata, a więc od 12 roku życia. 10 lat ostatnich go znam. Pamiętam go jako 12-latka, kiedy jeździłem tam do nich i kiedy spotykaliśmy się z jego rodziną. Jego syn się żenił. Ale żenił się dlatego, że jego siostra wychodziła za mąż miesiąc wcześniej. Miesiąc wcześniej na uroczystości ślubnej jego siostry rodzice
chłopaka i pewnej dziewczyny, siedząc przy stole, pomyśleli, że dobrze by było, żeby ich dzieci także się pobrały. I zaaranżowały spotkanie tego syna, mojego przyjaciela i dziewczyny, rodziców wierzących, którzy byli także na tej uroczystości weselnej. Przedstawili ich sobie i powiedzieli, teraz się pomódlcie, czy czasem Bóg nie chce, abyście byli razem. Macie czas tydzień, przemyślcie to. Po tygodniu czasu oni podjęli decyzję po modlitwie, że się pobierają i za miesiąc był ślub. Indie. Zupełnie inna kultura, zupełnie inne podejście. Ja mówię, ale wy to robicie. I zawsze ten sam argument, ale my nie mamy rozwodów. My nie mamy rozwodów wśród chrześcijan, żadnych. Po prostu ludzie się dopasowują z woli Bożej i żyją ze sobą razem. Oczywiście jest to kulturowe, jest tam pewna mentalność uległości kobiety, mężowi i tak dalej, ale jest też w tym ten wątek Boży, który jest niesamowity. I później uroczystość weselna. No, nie będę wchodził w szczegóły, gdybym robił prezentację, to bym wam pokazał. Nabożeństwo ślubowania małżeńskiego także trwało 5 godzin. A uczta, zabawa taka zwana po nabożeństwie trwała 1,5 godziny. Zupełnie inaczej. U nas, gdy młode pary przychodzą na rozmowę, że chcą się pobrać, to mówią pastorze, nabożeństwo tak godzinę, godzinę, 15 minut, bo my mamy wszystko już zarezerwowane i tam jest wszystko przygotowane. Tam już jest impreza, tam już mamy po prostu wynajętą salę i to jest, aż się trzęsą, żeby tam już być. A tam nabożeństwo było przepełnione słowem proroczym, było przepełnione usługami dla młodej pary, było przeplatane pieśniami i podchodzeniem pastorów i różnych bożych mężów i bożych kobiet do młodych i przekazywali im słowo od Pana, wskazywali im to, co Bóg planuje dla ich życia, z objawienia, które wynikało z modlitwy. Powiem wam, że byłem pod wrażeniem. Miałem tam główne kazanie. Kiedy tak wszyscy już przekazywali to, co mieli na sercu, jeszcze zastanawiałem, co ja mam teraz powiedzieć. Oni już wszystko praktycznie powiedzieli. Ale był w tym taki niesamowity Boży Duch, Boża obecność, taka Boża bojaźń przed wejściem w małżeństwo, takie oczekiwanie na Boże prowadzenie, na Bożą ingerencję, na Boże działanie. A więc to takie krótkie wątki z tej mojej podróży, już skracam, bo nie mamy zbyt wiele czasu, chyba że przejdziemy na system indyjski i nabożeństwo będziemy mieli przynajmniej 3 godziny. Już nie mówię 6, no bo byśmy się zajechali w kościele 6 godzin, ale 3 może byśmy dali radę, nie? Może byśmy dali radę. A więc kiedy przyszedł COVID, wszystko w Indiach zostało zamknięte. A więc chciałbym powiedzieć tak. Chwała Bogu za to, co my mamy. W Indiach do dzisiaj nie ma żadnych nabożeństw od 15 marca. Żadnych nabożeństw. Wszystkie kościoły są zamknięte. Nie wolno. Pastor Abraham przez 7 miesięcy, już 7 miesiąc prowadzi nauczanie i głoszenie słowa tylko przez Zoom, tylko przez internet, a kościoły na prowincjach, czyli kościoły te, które są najbardziej prześladowane i uciskane na prowincjach, spotykają się po domach potajemnie. Nie mogą spotykać się w ich własnych tam budynkach, kapliczkach, które mają, tych zborach, które pastor Abraham pobudował, bo od razu są rozganiani. Po prostu przyjeżdża policja, przyjeżdża wojsko i rozgania. Nie wolno, po prostu nie wolno. Pastor Abraham utknął w domu na ponad 6 miesięcy. Dla niego, ja jestem z nim w kontakcie cały czas, nawet dzisiaj byliśmy na Zoomie, rozmawialiśmy, przekazuję wam serdeczne pozdrowienia, bo wiedział, że jadę dzisiaj do Ustronia, prosił mnie, abym was serdecznie pozdrowił. On 9 miesięcy w roku był poza domem, a tylko 3 miesiące przebywał w domu w ciągu roku. A teraz już siedzi 7 miesiąc. Mówi, ja już nie wyrabiam.
Mówi, to jest coś, co nigdy w życiu nie przeżyłem. Na pewno zaciśniły się relacje z jego małżonką, bo siedzą razem. Wszystkie osoby po 60 roku życia mają taki lockdown w Indiach. Tam jest ponad 80 tysięcy zakażeń na dobę. Tylko zarejestrowanych. A więc ludzie także doświadczani są chorobą i COVID-a i innymi chorobami poprzez ten lockdown. Będziecie o tym widzieć na filmiku, że umierają na ulicach, że nie ma pomocy dla nich. A więc pastor Abraham podjął akcję wspierania ludzi biednych i także prowadzenia dalej pracy z bezdomnymi dziećmi na ulicach, którym już nikt nie pomagał, bo wszystko zamknięto. Nic nie jeździ, nic nie chodzi, wszystko pozamykane. A więc znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Co jeszcze? Kiedy przyszedł COVID i kiedy przyszły te wszystkie restrykcje i zamknięto kościoły na całym świecie, szczególnie w Ameryce i w Australii, zatrzymał się przypływ sponsoringu. A więc przez 2 miesiące pastorzy, którzy byli utrzymywani z zachodu, nie otrzymywali żadnego wsparcia, żadnych pieniędzy. Bo Ameryka wstrzymała z obawy przed problemami finansowymi, które miały dotknąć ich kościołów ze względu na to, że nie ma nabożeństw. A więc on o tym mówi. Zobaczycie na klipie za moment. Pastor o tym wspomni. A więc mieli bardzo trudną finansową sytuację. Chcę z wielką radością powiedzieć, że ani jeden pastor utrzymywany z Polski nie stracił sponsoringu. Przez wszystkie ostatnie 6 miesięcy podczas COVID-u wszystkie ofiary spływały na nasze konto, a więc 135 pastorów utrzymywanych z Polski otrzymywało systematyczne wsparcie. I za to jestem wdzięczny Bogu i wszystkim sponsorom. Wszystkie sieroty, które utrzymujemy w adopcji na odległość, otrzymywały wsparcie. A w dodatku były takie nadprzyrodzone działania. Jak pewnego dnia rozmawiam z pastorem Abrahamem i mówi, już tydzień pościmy, bo nie mamy środków finansowych na utrzymanie i na życie. Na utrzymanie naszej działalności, na pomoc ludziom biednym, na żywność. Nie mamy żywności. I mówi, już tydzień pościmy. 2 dni po tej rozmowie na Zoomie z pastorem Abrahamem dzwoni telefon. Dzwoni osoba i mówi, pyta się mnie, co słychać u pastora Abrahama. A ja się pytam, dlaczego pytasz? No bo od 2 dni mamy go przed naszymi oczyma z mężem. Małżeństwo. Od 2 dni cały czas słyszymy pastor Abraham, w nocy, w dzień i zastanawiamy się, co jest i co on przeżywa i jesteśmy poruszeni i Bóg mówi do naszych serc, że mamy coś zrobić. Pytają się mnie, co się dzieje. A ja mówię, naprawdę chcecie wiedzieć? Właśnie 2 dni temu rozmawiałem z pastorem Abrahamem, kiedy byli już w tygodniowym poście, bo są w krytycznej sytuacji. Nie radzą sobie. Jest im ciężko. Pastor Abraham miał łzy w oczach, kiedy o tym mówił. Mówi, no to jest Bóg. Mówi ta osoba, to jest Bóg. Bo Bóg powiedział nam, że mamy pomóc pastorowi Abrahamowi. Że mamy go wesprzeć w tym momencie. Ja mówię, chwała Bogu za to. Jestem wam tak wdzięczny. A ta osoba mówi, jutro przelejemy na konto indyjskie 100 tysięcy złotych. Nie 100 złotych, nie 10 tysięcy. Przelejemy 100 tysięcy złotych. Bóg nam to powiedział. To są nasze oszczędności, nasze rodzinne oszczędności. Powiem wam, że siadłem w fotel, szczęka mi opadła i nie wiedziałem, co powiedzieć. Od razu połączyłem się z pastorem Abrahamem, mówię, Bóg odpowiedział na wasze modlitwy. A mówi, co się stało? Mówię, właśnie otrzymałem wiadomość. Jutro będzie na koncie 100 tysięcy złotych, 20 tysięcy angielskich funtów. Robię transfer, macie pieniądze za 3-4 dni. Padł na kolana przed kamerą, podniósł ręce, płakał jak dziecko, dziękował Panu Bogu. Po prostu, kiedy jesteśmy w Bożych rękach, wszystko jest pod Jego kontrolą. Bóg działa w ponadnaturalny sposób. Nikogo nie błagałem o to, nikogo o to nie prosiłem. Po prostu przychodzi Bóg, zaczyna działać, zaczyna poruszać czyjeś serce, okazuje łaskę.
I przyszła pomoc. I później wyszli na ulicę, karmili te dzieci. Pomogli pastorom, którzy od dawna nie mieli utrzymania z tych pieniędzy. Chwała Bogu za to. Chwała Bogu za to. To jest ponadnaturalne Boże działanie. Pastor Abraham za chwilkę do was się zwróci. Przygasimy te światła tutaj z przodu. Oczywiście dalej prowadzę tą działalność misyjną. Staramy się pomagać i pastorskim rodzinom, które też są utrzymywane przez niektórych z was z Ustronia od wielu lat. Wspieramy sieroty, mamy te karty takie informacyjne o tych osobach i staram się ciągle znajdywać nowych ludzi, którzy gotowi by byli pomagać. A więc ja jestem wdzięczny Bogu za was, za każdą ofiarę, która z Ustronia płynie do Indii, za te coroczne ofiary zbierane, za wasze wsparcie indywidualnie pastorów i sieroty. Jestem bardzo Bogu za to wdzięczny i za dzisiejszą ofiarę, którą złożycie. Cudem jest to jeszcze tak dodam, kochani, że usługiwałem już prawie wszystkich zborach, w których miał być pastor Abraham, i we wszystkich miejscach, w których usługiwałem za pastora Abrahama, zebrana kolekta była większa około o 30% niż wtedy, kiedy Abraham był z nami. We wszystkich zborach. Około 30%. A więc gdy to mówię pastorowi Abrahamowi, to on mówi, to ja już nie muszę przyjeżdżać, ty to tam załatwiaj. Chyba lepiej wolą słuchać twoich kazań niż moich, że te kolekty są większe. A więc też i zwracam się do was, abyście otworzyli swoje serca ponownie, a tym razem w szczególny sposób, aby pobłogosławić go i pobłogosławić tę misję. I każda złotówka zostanie przekazana, aby wesprzeć działalność misyjną Bożego Kościoła w Indiach. Pozdrawiam wszystkich pastorów i zbory w tym wspaniałym kraju, jakim jest Polska. Po pierwsze, chcę wyrazić swoje ubolewanie z tego powodu, że w tym roku nie będę w stanie przyjechać i odwiedzić wasz kraj, odwiedzić wasz kościół i usługiwać ludziom w waszych zborach. A wszystko to z powodu COVID-19, wirusa, który zaatakował cały świat. Nadal wierzę, że gdy rozpoczynaliśmy rok 2020, mówiliśmy, że będzie to wspaniały rok. Rok przyrostu, rok błogosławieństwa, ale oczywiście marzec wszystko zmienił. Trudno uwierzyć, że utknąłem w domu od marca aż do teraz, a co gorsze, nie wiem, jak długo jeszcze będę musiał w nim pozostawać. Nie mogę nigdzie podróżować, nie mogę też usługiwać, poza usługami online i prowadzeniem konferencji przez Zoom. Przyjeżdżałem do waszego kraju przez ostatnich 20 lat dzięki przyjaźni z pastorem Leszkiem Mochą i jego drogiej żony Gosi. Znam ich prawie 25 lat. Byli dla mnie bardzo życzliwi i dobrzy. Tylko dzięki ich zaproszeniom byłem w stanie przyjeżdżać. I każdy z was, każdy zbór w Polsce, do którego przyjeżdżałem, był dla mnie dobry i życzliwy. Zaakceptowaliście mnie jako przyjaciela i misjonarza z Indii. Pomagaliście nam, byliście hojni, zrobiliście wiele wspaniałych rzeczy. Obficie i z poświęceniem dawaliście na misję. Wielu z was podjęło się sponsorowania naszych pastorów, osieroconych dzieci, kupowaliście rowery i okazywaliście pomoc na wiele innych sposobów. Bardzo wam dziękuję. Szczególnie chcę docenić i podziękować za wkład pastorowi Leszkowi, który jest wspaniałym mężem Bożym. Wielokrotnie odwiedzał Indie, gdzie jego posługa została bardzo dobrze przyjęta przez naszych pastorów oraz naszych ludzi. Drodzy przyjaciele, Indie przeżywają ogromne wyzwanie. Jesteśmy obecnie trzecim krajem pod względem ilości zakażeń, zaraz po Ameryce i Brazylii. A obecnie osiągamy też najwyższą liczbę zakażeń każdego dnia. Trudno uwierzyć, że mamy 78 tysięcy nowych przypadków każdego dnia w Indiach. I wiecie, w Indiach, poza wirusem i ubóstwem, z którym się zmagamy,
Naszym problemem w kraju jest, że niektóre stany w północnych Indiach są biedne, a niektóre na południu są bogatsze. Więc ludzie z tych biedniejszych regionów jadą, podróżują po 1000 kilometrów, 1500 kilometrów do tych miejsc, by tam pracować. A teraz, gdy pojawił się wirus, nie ma dla nich pracy. A ponieważ w większości pracowali na budowach i innych miejscach, to ludzie, którzy ich zatrudniali, powiedzieli: nie, nie możemy was dłużej zatrudniać, musicie wracać. I problem jest taki, że mieliśmy najdłuższy lockdown, nie uwierzycie, ale byliśmy zamknięci przez 3 miesiące. Nie mogliśmy wychodzić z domu. To trwało przez marzec, kwiecień, maj i czerwiec. A ci ludzie nie mieli pracy, nie mieli pieniędzy, nie mieli miejsca pobytu ani jedzenia. Nie mogli wrócić do domów, bo pociągi, autobusy i samoloty nie kursowały. To jest najgorsze. Mam nadzieję, że widzicie te zdjęcia, gdy do was mówię. Jak ludzie idą pieszo 1000-1500 kilometrów, niosą małe dzieci. Ciężarne kobiety idą z nimi, nie mają jedzenia, umierają na ulicy, przy drodze. Tyle smutnych historii. Tak więc, to są dodatkowe skutki pojawienia się wirusa. Z powodu wirusa wsparcie finansowe bardzo się uszczupliło, za co nikogo nie winię, bo ludzie obawiają się o pracę i finanse i wycofali się, stąd nie mieliśmy z czego wspierać pastorów przez 2 miesiące. Nie mogliśmy im pomagać, bo nie było pieniędzy, by im przesłać. Mamy zatem wiele wyzwań. To najtrudniejszy czas, jaki pamiętam w moim życiu, a jestem w służbie od 45 lat. Nigdy wcześniej nie miałem takich problemów. Ale wy zawsze staliście z nami i pomagaliście nam. I zwracam się do was ponownie. Proszę was o to jako przyjaciel, pastor i misjonarz z wielkiego narodu Indii, który liczy 1,3 miliarda ludzi, którzy mieszkają w tym kraju. Zawsze byliście hojni wobec mnie. I kiedy mój przyjaciel, pastor Leszek, stoi przed wami i dzieli się tym, co dzieje się w Indiach i głosi słowo, modlę się, aby Pan otworzył wasze serce, abyście dali obficie więcej niż do tej pory, abyśmy mogli użyć tych pieniędzy, by pomóc pastorom, różnym potrzebom. I modlę się i obiecuję wam, że Bóg was obficie, obficie pobłogosławi, ponieważ nasze modlitwy są zawsze z wami. Wznieśmy nasze ręce i nasze serca do Pana. Panie, Tobie dziękujemy za pracę misyjną w tym niesamowitym, potężnym kraju. Panie, dziękujemy Ci, że przez te wszystkie lata dałeś nam łaskę pomagać i wspierać ich. Panie, teraz, kiedy są w takiej trudnej sytuacji, szczególnie do Ciebie wołamy i szczególnie Ciebie prosimy, abyś Ty, Panie, im pobłogosławił. Panie, nasz wkład może nie jest zbyt wielki, ale jest cenny i bardzo ważny. I Panie, ja Ci dziękuję za wszystkie zbory, które dotychczas złożyły hojne ofiary. Dziękuję Ci za to miejsce i za Ustroński Zbór. Dziękuję Ci za to, że z tego miejsca popłynęły środki finansowe, aby wspierać tę misję przez wiele lat. Modlę się, aby w tym szczególnym okresie, trudnym, okresie, w którym tak wiele ograniczeń spadło na nich i mimo, że starali się jak mogli funkcjonować i żyć, to dodatkowo do prześladowań, do ubóstwa, które mają, doszły te ograniczenia. Panie, modlę się, abyś ich podniósł, abyś otworzył drzwi kościołów, aby, Panie, nastąpił kres tego reżimu pandemii w tym kraju, Panie. Modlę się, aby Panie, przyszło coś nowego, świeżego z nieba, poruszyło ten naród ponownie, aby znów Hindusi mogli się nawracać do Jezusa Chrystusa. W imieniu Twoim, Panie, błogosławimy ich i dziękujemy Ci za nich. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Twoje imię będzie wywyższone, Panie nasz, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kościele Pana Jezusa Chrystusa, dzielić się z wami słowem, które przeżyłem na początku mojej służby w powołaniu do pracy w okręgu.
I wierzę, że jest to słowo od Boga dla Kościoła, dla zborów. Mocno najpierw przekazywałem to słowo swojemu zborowi. Staram się, usługując, jeżdżąc po naszym okręgu, dzielić tym, co Bóg włożył w moje serce z pastorami, a także ze zborami, w których miałem okazję usługiwać. Bo wierzę, że to, co dziś powiem, jest jednym z podstawowych kluczy do tego, aby przeżyć ożywienie, poruszenie, przebudzenie w naszym rejonie, w naszych zborach, w naszych miastach, w naszych kościołach, w naszym kraju. Wierzę w to mocno, co dzisiaj wam powiem. I jeśli słyszeliście gdzieś jakąś część tego mojego przesłania na YouTubach, to posłuchajcie jeszcze raz. Nigdy nie zabrzmi to tak samo. I wierzę, że Bóg chce dziś coś do nas powiedzieć. Kiedy modliłem się pod koniec sierpnia, na początku września, gdy zostałem wybrany na prezbitera okręgowego, Bóg poruszył mnie tematem, który nazwałem zgodzić się, być w zgodzie. Zgodzić się ze sobą i zgodzić się z Bogiem. A więc zacząłem odbierać od Pana sygnały na temat mocy życia w zgodzie, w jedności, w jednomyślności, jako jednym z kluczy do zwycięstwa w życiu Kościoła i uwolnieniu Bożego błogosławieństwa na ludzi, którzy żyją wokół nas. I bardzo mocno przeżyłem to, co Bóg do mnie powiedział. Chcę dziś mówić o tym, że gdy zgadzamy się z Bogiem, dzieją się rzeczy wielkie. I wydawać by się mogło, że to zdanie, zgadzać się z Bogiem, jest takie proste, jest takie zwykłe, jest takie normalne. Przecież ja się zgadzam z Bogiem, a ja dziś chcę wam powiedzieć, że to wcale nie jest takie proste. Że to wcale nie jest tak ewidentnie na 100% w nas, że my zgadzamy się z Bogiem w każdej sytuacji naszego życia. Że potrzebujemy Bożego poruszenia, potrzebujemy Bożych przemian. Potrzebujemy wiary, aby zgodzić się z Bogiem. Ja wierzę w moc wiary i wierzę, że wiara jest fundamentalnym stanem w życiu chrześcijan, aby odbierać od Boga to, co On dla nas przygotował. Wierzę, że wiara sprowadza do naszego życia Boże obietnice. Wierzę, że wiara jest tym czynnikiem działającym w nas, tą postawą duchową, która sprawia, że ja podobam się Bogu. Zresztą mamy ewidentnie w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale napisane, że jeśli chcemy podobać się Bogu, musimy mieć wiarę w naszych sercach. Musimy mieć wiarę w naszych sercach. I jest dobrze analizować, sprawdzać swój stan wiary, bo przejmujemy w posiadanie to, co Bóg nam obiecał poprzez wiarę. Poprzez wiarę. Wiara nabiera większej mocy, gdy jest skuteczna, gdy jest skutkiem działania Bożej miłości w naszym życiu. A więc chciałbym was dzisiaj zachęcić do takiej postawy zgody. Chciałbym, abyśmy przeanalizowali przykład biblijny przez kilka minut, że to nie jest aż takie proste, że wiele razy, gdy Bóg mówi do nas, aby się z Nim zgodzić, potrzeba przemiany naszych serc i naszego myślenia. Przeczytam z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału, 11 werset. Dzięki wierze również sama Sara, niepłodna, otrzymała, i to pomimo podeszłego wieku, moc poczęcia, gdyż uznała tego, który złożył obietnicę, za godnego zaufania. Chciałbym dzisiaj, w ten wieczór, użyć przykład mocnego małżeńskiego duetu, który przeszedł drogę wiary, by odziedziczyć to, co Bóg obiecał. I ta droga, którą oni przeszli, nie była prosta. Ta droga nie była usłana samymi powodzeniami duchowymi. Ta droga była nasycona zmaganiami, ta droga była nasycona przemianami w ich życiu, które musiały nastąpić, aby osiągnęli to, co Bóg obiecał. Czytamy dzisiaj w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, 11 werset, finał, jakby uwieńczenie tej postawy. Natomiast droga do tego miejsca była trudna, była daleka, była drogą przemian, była drogą Bożego działania w ich życiu. W Ewangelii Mateusza czytamy takie słowa.
W 18 rozdziale, wierszu 19. Zapewniam też was, że jeśli dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, On spełni ich prośbę. Zapewniam was, mówi Pan Jezus, że jeśli dwaj spośród was uzgodnią coś, zgodzą się o coś i będą prosić Ojca w niebie, On spełni ich prośbę. Jezus mówi, że jeśli dwaj się zgodzą, uzgodnią razem i będą się modlić. To jest piękne. Nie ma nic piękniejszego, jak dwoje ludzi, którzy zgadzają się ze sobą i zaczynają się wspólnie modlić i zaczynają przychodzić przed Boże oblicze. Nie ma nic piękniejszego, jak ma to miejsce w małżeństwach naszych. Nie ma nic piękniejszego, kiedy mąż z żoną modlą się codziennie razem ze sobą. Nie ma nic piękniejszego, kiedy mąż i żona klękają przed Panem, stają przed Panem, zaczynają się modlić o siebie, o swoją rodzinę, o swoje potrzeby, spędzają czas ze sobą, kiedy dwoje zgodzą się razem. Powiem wam, że podczas COVID-u i lockdownu Bóg zmienił to w naszym życiu, w moim małżeństwie. Przyznaję się wam, że przez wiele lat jako pastor nie modliłem się razem z moją żoną. Modliliśmy się każdy osobno. Szedłem do biura i spędzałem czas z Bogiem. Czytałem Biblię i modliłem się. Moja żona także robiła to samo. Brała Pismo Święte, szła sobie do pokoju, modliła się, czytała Biblię, rozmawiała z Bogiem. Modliliśmy się razem przy obiedzie, kiedy siadaliśmy do stołu, albo kiedy mieliśmy jakąś rodzinną imprezę, spotkanie, przyjeżdżały dzieci. Modliliśmy się razem i modliliśmy się razem w kościele. Ale nigdy nie spędzaliśmy czasu pół godziny, godzinę razem we dwoje w domu, poświęcając go, by modlić się wspólnie razem, jednomyślnie przed Panem. I to się zmieniło. Od kilku miesięcy to robimy. I to jest najfantastyczniejsze. Powiem wam, że to zmienia nasze życie. To zmienia nasze relacje. To zmienia nasze podejście do Boga. I od tego momentu, gdziekolwiek jestem, na spotkaniach pastorskich, na naszych dekanatach, wszędzie nawołuję: pastorzy, módlcie się ze swoimi żonami. Spędzajcie czas przed Panem na swoich kolanach, przed Bogiem razem, modląc się o swoją służbę, o swoje życie, o swoje dzieci, o swoją rodzinę, o swoje powołanie. Nie ma nic piękniejszego, gdzie dwaj na ziemi uzgodnią i proszą Pana. To jest piękne, ale to nie wystarcza. Jeszcze ci dwaj, jak się zgodzą, muszą się zgodzić także z Bogiem. Nie wystarczy zgodzić się tylko ze sobą. Ci dwoje muszą także się zgodzić z Bogiem. Sama zgoda dwóch nie jest naszym celem. Nie jest naszym celem. Można zgodzić się ze sobą w różnych kwestiach, niekoniecznie zgodnych z Bogiem. I dziś wam to pokażę na podstawie Biblii, że tak można. Że tak było. Że Abraham z Sarą przeszli przez taki proces, kiedy zgodzili się ze sobą, ale nie zgodzili się z Bogiem. I był problem, i był dramat, i nie mogli osiągnąć to, czego Bóg, to co Bóg im obiecał, co chciał im dać. Wiecie, dzieje się coś niesamowitego, gdy dwoje zgodzi się z Bogiem. Jeśli chodzi o małżeństwo i nie tylko, to powstaje potrójny sznur, który nie tak łatwo rozerwać. Często mówimy o tym na uroczystościach ślubowania małżeńskiego, że jeśli dwoje połączy się jeszcze z trzecim, ten sznur będzie mocny, nikt nie jest w stanie go rozerwać. Co ja rozumiem przez zgodzenie się dwoje ludzi? Tu nie chodzi o zgodę poglądów. Tu nie chodzi o to, co wspólnie lubimy, w co się ubieramy. Tu nie o to chodzi. Chodzi raczej o dwoje różnych, różniących się od siebie osób, które zgadzają się ze sobą i przynoszą owoc życia. Jak na przykład małżeństwo. Potrzeba dwoje odmiennych płciowo ludzi, aby urodziło się dziecko. Nie mogą dwie tej samej płci osoby urodzić dziecka. Muszą być dwie różne, ale się zgadzają. Ale się zgodzą. To nie polega na tym, że Abraham zgodzi się z Andrzejem i urodzi się Izak. To nie polega na tym, że Sara zgodzi się z Anną i urodzi się Izak. Musi być różnica płci, mężczyzna i kobieta, aby mogli dać życie dziecku, aby był owoc Bożej obietnicy danej ludziom. Dwoje różniących się od siebie ludzi.
Ale w tym życiu na ziemi wiele razy jest zupełnie inaczej. Różne grupy ludzi, tych samych poglądów, zawodów, zainteresowań łączą się razem ze sobą. Tak jest w świecie. Lekarze trzymają z lekarzami. Prawnicy z prawnikami. Biedni z biednymi. Bezdomni z bezdomnymi. Bogaci z bogatymi. Czarni z czarnymi. Biali z białymi. To tworzy zamknięte kręgi. Tak jest w świecie. Nawet gdy wierzący tylko trzymają się z wierzącymi, nie będzie zmian. Nie będzie zmian. Pan Jezus mówi, że zabrał nas z tego świata, aby przemienić nasze życie i osadzić nas w tym świecie, abyśmy zmieniali świat, mieli wpływ na Niego i świecili Jego światłem. Jezus to fantastyczny przykład. Opuścił niebo, święte miejsce, przyszedł na ziemię, przebywał z uczniami, ale także wmieszał się w grupę celników i grzeszników, jadał z nimi, głosił im dobrą nowinę, oczywiście zamknięte, odizolowane grupy, sadyceuszy i uczonych w piśmie, krzyczały: jak można? Jak można? Jakże ten może być Synem Bożym? Z celnikami, grzesznikami, prostytutkami siada do stołu. Jakże on może być Synem Bożym? Ale aby coś się zmieniło, musi nastąpić pomieszanie grup ze sobą. Dwóch odróżniających się od siebie, ale dochodzących do wspólnego zdania, do zgody. Wtedy rodzi się z tego dobry owoc. Dlatego Pan Jezus mówi, jeśli dwaj spośród was na ziemi, dwaj, którzy się różnią, uzgodnią coś i zgodzą się z Bogiem, z Ojcem w niebie, to wtedy otrzymają to, o co proszą. Chcę dziś powiedzieć, że do takiej zgody dojście nie jest łatwe. Jest to proces. Trzeba przebyć wspólnie pewną drogę, aby to osiągnąć. Popatrzmy na małżeństwo. Zawarcie małżeństwa. Uroczystość ślubowania trwa 45 minut do godziny. Później jest uroczystość weselna, zabawa, impreza. Trwa to kilka godzin, ale dojście do zgody, do zrozumienia siebie nawzajem, to jest proces wielu lat. Wielu, wielu lat. Jeśli małżeństwo ma być stabilne, silne, musi przejść przez ten proces. Uroczystość weselną łatwo jest zorganizować. Nie jest to tanie, ale łatwo ją zorganizować. Natomiast silne małżeństwo powstaje latami. Silne małżeństwo, zwycięskie małżeństwo powstaje latami. Aby było coś dobrego, błogosławionego, potrzeba wielu procesów przemian w życiu. Wielu procesów uniżenia. Wielu procesów wypierania się swojego ja, swoich ambicji. To samo dotyczy Kościoła. Kościół dziś jest podzielony, jest rozbity, jest rozwalony, bo brak tych procesów zgadzania się ze sobą, jedności, pojednania, uniżenia. Czy wiecie, że dziś ludzie dzielą się z różnych powodów i wszyscy opierają się na Biblii? Na Białorusi obecnie? Zbory się rozwalają, dzielą się na pół, bo jedni mówią: Biblia mówi, trzeba władzy zwierzchniej być poddanym, bo wszelka władza od Boga pochodzi. A drudzy mówią: nie, my będziemy walczyć o naszą wolność do reżimu Łukaszenki. I zbory się rozwalają na pół. Dzielą się. Czy wiecie, że w czasach niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, nawet niedawno z żoną oglądaliśmy pewien film, który to obrazował, powstała pewna kobieta, wierząca, bardzo oddana Bogu dziewczyna, która nie mogła patrzeć, jak biali gwałcą czarne dziewczyny. Jak biali znęcają się nad ich braćmi, nad ich rodzeństwem. Jak dręczą rodziców. I modliła się do Boga i Bóg jej powiedział, że ma zacząć wyprowadzać z tego stanu, gdzie były największe niewolnicze prześladowania, do innego stanu niewolników i że On ją będzie prowadził i pomoże jej przejść. Ale z drugiej strony jej pastor wstał i mówi: nie, 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 jesteś w błędzie.
Źle robisz, bo Biblia mówi, że niewolnicy mają być poddani panom swoim. A więc podziały wszędzie są, gdzie nie ma uległości, pokory i procesu przemiany myślenia. Do tego dochodzi dzisiaj w Kościele. A Psalm 133 mówi nam tak, o jak dobrze i miło, gdy bracia zgodnie mieszkają. Gdy bracia w zgodzie żyją. Jest to jak wyborny olejek na głowę, który spływa na brodę Arona, który spływa na brzeg jego szaty. Jest jak rosa Hermonu, która opada na górę Syjon. Tam bowiem Pan daje błogosławieństwo i życie na wieki. Jaka siła, jaka moc jest w postawie zgody, jedności. Wiele razy w życiu chcemy dobre rzeczy, otrzymać je chcemy jak najszybciej. Ale aby osiągnąć coś dobrego, wielkiego, potrzeba czasu. Trzeba przejść przez proces. To nie jest tak, że wszystko dzieje się fast food, czyli w takim szybkim, jak to nazywają, fast foodowym jedzeniu. Z żoną różnimy się jak noc z dniem. Przez nasze wspólne życie musieliśmy cały czas się uczyć. I powiem to szczerze, ciągle się uczymy. Żyjemy ze sobą już 33 lata. Ona nie musi być mną i ja nie muszę być nią. Możemy być sobą, ale musimy się uczyć żyć w zgodzie, w zrozumieniu, w poszanowaniu, w uniżeniu, w zrozumieniu zdań, które mamy. Dziś Gosia mówi, gdyby została sama, gdyby mnie Pan na przykład zabrał, to żadnego innego faceta. Więcej już nie. Drugiego mężczyzny nie chcę. Już 30 lat pracuję nad tym jednym. Nie podejmę się następnych 30. Wystarczy. Wystarczy. Tak to jest. To jest proces. Dochodzenie do zgodności nie jest łatwe. Potrzeba negocjacji, dojrzałości, potrzeba czasu, cierpliwości. To proces, który nie jest łatwy. To proces, który nie jest łatwy. Musimy o tym zacząć mówić. Chcemy coś wielkiego w życiu, ale do tego potrzeba czasu i wytrwałości. Pierwsze małżeństwo opisane w Księdze Bohaterów Wiary musiało przejść przez swój proces. Czy wiecie, że Abraham z Sarą są pierwszym małżeństwem opisanym w liście 11 rozdziału listu do Hebrajczyków jako bohaterowie wiary? Obydwoje, mężczyzna i kobieta, jako małżeństwo. Razem. Bo wiecie, to jest tak jak z muzyką. Zespół, orkiestra musi nauczyć się grać razem. Jeśli nie nauczy się grać razem, to jest straszny chaos dźwięków. Jeśli nie grają w tej samej tonacji, zgodnie z nutami, powstaje harmider, nie muzyka, nie do wytrzymania. Ale jeśli nauczą się grać razem w jednej tonacji według wyznaczonych nut, to muzyka staje się przyjemnością dla ucha. Czy wiecie, że tak jest w Kościele? Jeśli nie gramy według jednej tonacji, jeśli nie gramy zgodnie z zasadami, jeśli nie łączymy naszych serc razem, nie uczymy się tego procesu przemiany, uniżenia, procesu przeobrażania naszego sposobu myślenia i postaw, to ta orkiestra nie gra tak, jak grać powinna. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Biblia mówi, że trwali jednomyślnie w modlitwach, że zabrało im to kilka dni, aby być razem, aby złączyć się w jednomyślności, nauczyć się przebywać razem przed Panem, aby Bóg zesłał swoją obietnicę. Tego nam dziś potrzeba. Potrzeba nam kościołów, wspólnot, które zaczną trwać w jednomyślności, które odłożą na bok swoje poglądy, swoje przekonania, swoje zrozumienia, które zaczną ulegać sobie nawzajem, poddają się procesowi przemiany i zaczynają czekać na Pana, na Jego wylanie obietnicy, którą On nam dał. To jest ten sam Bóg. Musimy się tego uczyć. Czy wiecie, że Jezus spędzał większość czasu z 12, a nie z grupą mężczyzn w liczbie 5000?
uczył ich, wychowywał, zachęcał, aby byli razem, zgodni z Nim w celu Jego przyjścia. I tak jeden się wykruszył, a drugi go zdradził. To nie jest łatwy proces. To nie jest łatwa droga. O wiele trudniej dojść do zgodności w grupie 12 osób niż 5000. A nawet w grupie 12 osób nie było to łatwe. A więc to przemawia do mnie, to mi mówi o tym, jak słabymi i kruchymi istotami my jesteśmy. Jak wiele potrzebujemy Bożej łaski, bo nasze ambicje i dążenia biorą górę. Ale to jest jeden z procesów uczenia się zgody między sobą. Mamy jeszcze drugi proces. Teraz uczymy się zgody z Bogiem. Dążymy do tego, aby zgodzić się z Nim. Jest wielka różnica między Abrahamem, Sarą a Bogiem. Wielka różnica. Bóg jest święty, potężny, doskonały, wszechmocny, wszechwiedzący. Abraham i Sara są grzeszni, słabi, niedoskonali, bezsilni wobec trudności, pokonywani przez swoje doświadczenia. A więc dochodzi do zgodności pomiędzy Abrahamem i Sarą w małżeństwie. Ale jeszcze pozostaje wyzwanie, bo trzeba razem dojść do zgodności, do porozumienia z Bogiem. To także proces. Tego się uczymy. Do tego powinniśmy zmierzać. Jeśli chcemy, aby to, co Bóg obiecał, było nasze. Jak do tego dążymy? Poprzez spędzanie czasu z Bogiem. Spędzanie czasu na modlitwie. Poprzez bycie szczerym ze sobą. Bycie szczerym z Bogiem. Poprzez nieudawanie tego, kim się nie jest. Poprzez otwartość na Ducha Świętego, który nas kształtuje. Krok po kroku. Słowo staje się ciałem w naszym życiu. Stajemy się wykonawcą słowa. Powiem tak. To, że słuchamy mnóstwo kazań, nie czyni nas wykonawcami słowa. Dopiero kiedy zaczynamy żyć słowem, stajemy się jego wykonawcą. Kiedyś zadałem pytanie swojemu zborowi, powiedzcie mi, co jest najważniejsze na nabożeństwie? Co jest najważniejsze na nabożeństwie? Uwielbienie? Modlitwa? Kazanie, wygłoszone słowo, które jest głoszone, nauczanie? Posługiwanie ludziom? Co jest najważniejsze na nabożeństwie? Ktoś mówi uwielbienie. Ktoś mówi słowo. Słowo jest najważniejsze. Ktoś inny modlitwa. Musimy się modlić. A ja mówię, nie zgadzam się z żadną z tych rzeczy. Najważniejsze w nabożeństwie jest to, jak my odpowiemy na słyszane słowo od Boga. To jest najważniejsze. Czy ja stanę się wykonawcą tego, co słyszałem? To, że jestem w każdą niedzielę w kościele, nie czyni mnie człowiekiem wiary. Nie ma nigdzie zapisane, gdy będziesz co niedzielę w kościele, to będziesz miał wiarę. Jest napisane, że jeśli staniesz się poddany Słowu Chrystusowemu, jeśli staniesz się wykonawcą Słowa, to wtedy stajesz się człowiekiem wiary. A więc zaczynam się zgadzać z Bogiem, z Jego Słowem i zaczyna to Słowo żyć w nas. Ale aby to się stało, potrzebujemy czasu, potrzebujemy procesu, aby nasze twarde serca zmieniały swoją postawę według Bożych obietnic. I jeśli jeszcze pozwolicie parę minut, przejdźmy przez ten proces. Przeczytam wam ten przykład i niech Duch Święty przemawia do naszych serc. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział. Będziemy czytać kilka wersetów. Przeczytamy od 9 wiersza. Oto Bóg nawiedza Abrahama. Przychodzi do niego ze słowem obietnicy. Wtedy rzekli do niego posłańcy od Boga, aniołowie, jakkolwiek ich określimy. Gdzie jest Sara, żona twoja? A on odpowiedział w tamtym oto namiocie. Wtedy rzekł, na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Czy Bóg daje obietnicę? Czy Bóg posyła słowo? Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. A Abraham i Sara
byli starzy, w podeszłym wieku. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. Zatrzymajmy się na chwilę. Oto mamy Boże Słowo. Oto Bóg mówi do Abrahama i do Sary, bo podsłuchiwała. Przyszło Słowo od Pana. Usłyszeli Słowo od Boga w bardzo ciekawym momencie swojego życia. Pomyślmy. Słowo obietnicy w takim momencie ich życia, w takich okolicznościach i w ich starości. Bóg posyła swoje Słowo. Sara jest już poza okresem rodzenia dzieci. Dawno jest po cyklach, co zwykle bywa u kobiet. I wtedy Bóg posyła obietnicę. Daje słowo w najtrudniejszym momencie ich życia. Wiecie, gdy słuchamy, co Bóg mówi, to najważniejsze jest to, co dzieje się w naszych sercach. To jest podstawa. Co dzieje się w środku, czego nikt nie widzi na zewnątrz. Kiedy Bóg mówi do nas, kiedy Bóg posyła słowo, gdy słyszymy, co On mówi, to dzieje się gdzieś tam w naszych wnętrzach. A nasze oczy widzą same trudności. A nasze oczy widzą same przeciwności. Nasze oczy widzą sytuacje, które przerastają wszelkie pojęcie ludzkie. Dlaczego Bóg tak postępuje? Bo chce, abyśmy wzrastali w wierze. Abyśmy nauczyli się żyć nie przez to, co widzimy, ale przez to, co On mówi. Abyśmy nauczyli się przez to żyć. Co robi Sara? 18 rozdział, wiersz 12. I myślała sobie, nic nie mówiła, myślała sobie. Przecież jestem już taka stara i zupełnie przekwitła. Miałabym teraz jeszcze doznać rozkoszy miłości. Mój mąż też już jest przecież starym człowiekiem. Co się dzieje w sercu kobiety, która słyszy słowo od Boga? Słowo obietnicy. Słowo, które ma zmienić sytuację, w której się znajduje. Sara wewnątrz się uśmiecha. Powiem głębiej, wątpi w sercu. To niemożliwe. Jestem stara, mój jest stary, wszystko za nami, już nic się nie wydarzy. Zaczyna nie zgadzać się z Bogiem. Zaczyna nie zgadzać się z tym, co Bóg mówi. Widzicie to? Nie zgadza się z Bogiem. Nic nie mówi. Wszystko dzieje się w jej wnętrzu. A co z nami wiele razy? Co się dzieje w naszych wnętrzach? Powiem wam, że tylko my i Pan Bóg wie. Wiele razy nasz sąsiad, nasz umiłowany brat czy siostra w kościele nie wiedzą. Tylko Bóg i my wiemy, co dzieje się w nas. Jakie jest nasze podejście do obietnicy. 13 i 14 werset, ten sam rozdział. Na to rzekł Pan do Abrahama. Posłuchajcie. Dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżby naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Bóg automatycznie wiedział. Abraham nic nie wiedział. Bóg wiedział. Bóg czuł, słyszał, czytał myśli Sary. Wiedział, co dzieje się w jej wnętrzu. I wtedy Bóg mówi tak. I to jest zdanie, którym żyję w ostatnich tygodniach. Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Powtórzę jeszcze raz. Bóg mówi do Abrahama. Dlaczego się śmiała Sara? Dlaczego? Dlaczego wątpi, że może teraz rodzić w swojej starości? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie, za rok wrócę do Ciebie i Sara będzie miała syna. Niesamowite. Dlaczego się śmieje w swoim sercu? Dlaczego wątpi? Pyta Bóg Abrahama. Dlaczego nie wierzy, że ja czynię rzecz nową? A tam, gdzie jest coś starego, mogę uczynić coś nowego. I wtedy Bóg deklaruje, to się nie zmieniło. To jest ciągle takie samo. Czy jest cokolwiek niemożliwego? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Wiecie, że to samo pojawia się na kartach Nowego Testamentu. Gdy anioł Pana przychodzi do Marii, do młodej dziewczyny i mówi do niej, oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus.
Maria pyta, jak to się stanie. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, nam to opisuje. Jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swoim cieniem. Dlatego też święte dziecko, które urodzisz, będzie nazwane Synem Bożym. Również twoja krewna Elżbieta poczęła syna w swoim podeszłym wieku. Ta, którą uważano za niepłodną, jest już w szóstym miesiącu. I 37 wiersz pierwszego rozdziału brzmi tak, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. To samo mamy w Nowym Testamencie. Ale tutaj mamy inną reakcję. Maria odpowiedziała, oto jestem gotowa służyć Panu. Niech mi się stanie według Twojego słowa. I anioł odszedł od niej. Jaka zupełnie inna reakcja od Sary. Niech się stanie według Twojego słowa. A Sara wątpi w swoim sercu. Uśmiecha się w swoim duchu. Myśli o okolicznościach. Myśli, że to niemożliwe. Nie może być. To się nie może wydarzyć. Wiecie, co jest najgorsze? Bóg wszystko widzi i zna każdą naszą myśl. Wszystko widzi i zna każdą naszą myśl. I ciągle mówi do nas, czy jest coś dla mnie niemożliwego? Uwierz, zgódź się ze mną, zmień swoją postawę. I oto jest biblijna prawda. Możemy być w zgodzie z Bogiem, gdy nie widzimy jeszcze wypełnienia się Jego obietnicy. To jest postawa serca. To jest postawa wiary. Może moja rodzina nie jest jeszcze zbawiona, ale zgadzam się z Jego obietnicą, że ja i mój dom Jemu służyć będziemy. Może mój ciężar jest zbyt ciężki, ale Jezus mówi, złóż na mnie swoje brzemię, a ja dam Ci ukojenie, bo moje brzemię jest lekkie i miłe. Może nie widzę jeszcze uzdrowienia, ale zgadzam się z Bogiem, że Pan jest moim lekarzem. To jest kwestia zgody. Może mam problemy w pracy, ale zgadzam się z Bogiem, że On jest moją pomocą, że On jest moją ostoją. Może myślimy o Kościele. Nie ma tego, to nie działa. Nie ma takiego wzrostu, jakbyśmy chcieli. Nie ma tyle młodzieży, ile byśmy chcieli. Niektórzy są, później ich nie ma. To niemożliwe, by się coś z tego urodziło. Musimy zacząć zgadzać się z Bogiem. Bóg mówi, czy jest coś niemożliwego dla mnie? Musimy w to uwierzyć. Postawa zwątpienia, braku wiary i niezgody z Bogiem powoduje negatywną postawę. I wiecie, że w przypadku Sary nastąpił następny krok w grzech. Zrodziło się kłamstwo. A więc z tej postawy rodzi się kłamstwo. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział, 15 werset. A Sara zaprzeczyła, mówiąc, ja wcale się nie śmiałam. Wcale się nie śmiałam. Ogarnęło ją bowiem przerażenie. Lecz on odpowiedział, a jednak się śmiałaś. Wiecie, konfrontacja z Bogiem, bycie szczerym przed Nim, zmienia nasz sposób myślenia. Czasami trzeba wejrzeć w swoje życie i skonfrontować się z samym sobą. Czy nie zaprzeczam czemuś, co tak naprawdę miało miejsce w moim wnętrzu? Kiedy zaczynam wątpić i brak mi wiary, zaczynam zapierać się. Udaję, że wszystko jest w porządku. Szukamy usprawiedliwienia. Tłumaczymy się jak Sara. Nie można żyć w zgodzie z czymś, w co nie wierzymy. Musimy zgodzić się z Bogiem. Może warto zadać sobie czasami szczere pytanie. Ile razy ja się uśmiechałem w sercu na to, co Bóg mówił, co chciał uczynić? Ile razy pojawiały się zwątpienia w moim wnętrzu? Ile razy poddawałem krytyce to, co Bóg chciał uczynić? Ile razy nie chciałem się skonfrontować, nawet przebadać, nawet ulec w pokorze i pozwolić Bogu, aby działał w moim sercu? Ile razy? Ile razy bardziej bazuję na tym, co widzę, co mówią ludzie, co słyszę w internecie,
co czytam w internecie. Wiecie, ja mam dość internetu. Dość tych bzdet, krytyki, pisania, gadania, ględzenia, biadolenia, posądzania, krytykowania, napiętnowywania. Wywalić to dziadostwo do śmietnika. Całe. Bo to niszczy twoje życie. To niszczy twojego ducha. To niszczy twoje serce. To sprawia, że poddajesz wątpliwość nawet najbardziej suwerenne akty działania Bożego. Musi przyjść obudzenie się. Ile razy bazujemy bardziej na tym, co widzimy, co mówią media, co mówią ludzie, co szepce diabeł, co widzę jak Sara, co czuję jak Sara. Jestem stara, on jest stary, nie ma szans. Próbowaliśmy, mogliśmy mieć dzieci, gdy byliśmy młodzi, ale nie wyszło. Teraz to jest niemożliwe. A Bóg mówi, czy jest coś niemożliwego dla mnie, Kościele? Ale chwila, chwila. Mówimy tutaj o zgodzie w małżeństwie. Wszyscy tak się czepiają tej Sary. Wszyscy wieszają psy na Sarze. Sara się śmiała. Sara w namiocie wątpiła. A czy wiecie, że pierwszy, który zawalił, to był facet? To był Abraham? Głowa rodziny? Mężczyzna? Przeczytajmy rozdział wcześniej. 17 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, 15 werset. Nadto powiedział Jahwe do Abrahama. Twojej żony odtąd już nie będziesz nazywał Saraj, lecz Sara, to znaczy pani. Wow! Jaką Bóg wnosi rewolucję! Przecież zawsze Abraham mówił do Sary, mów mi panie. Ja jestem pan Abraham. Czytamy o tym wcześniej. Bóg przychodzi i mówi, zmieniam to. Nie będzie więcej Saraj, będzie także ona panią. Będziecie jedno, będziecie razem, będziecie spójnią. I czytamy 16 werset. Ześlę na nią moje błogosławieństwo i sprawię, że porodzi ci syna. Ześlę na nią błogosławieństwo tak obfite, że stanie się matką licznych narodów. Władcy różnych narodów z niej się będą wywodzić. Usłyszawszy to wszystko, Abraham upadł na twarz i oddał chwałę Bogu. Mężczyźni, co tam pisze? Zrobił tak mąż, ojciec? Zrobił tak Abraham? Upadł na twarz i oddał chwałę Bogu? Dziękuję Ci Boże, że Sara urodzi nam syna. Dziękuję Ci, że dajesz słowo. Zwyciężymy, wszystko będzie dobrze. Bogiem jesteś, wszystko jest dla Ciebie możliwe. Nie, nie, absolutnie nie. Zaczął się śmiać, mówiąc. Ha, 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 ha. Czy stuletni mężczyzna może jeszcze mieć dzieci? On pierwszy. Sara była dopiero druga. Abraham pierwszy nakręcił, nakombinował przed Panem Bogiem. Wiecie, jak bardzo wiele zależy od mężczyzn w rodzinie. Od mężów, od ojców. Tak to Bóg poukładał. Że mężczyzna jest głową rodziny, jest tym kapłanem w rodzinie, jest tym, który niesie odpowiedzialność za dom, który słyszy od Boga, który wie od Boga, co należy dla jego domu, dla jego rodziny. Abraham zaczął się śmiać. Czy stuletni mężczyzna może jeszcze mieć dzieci? Czy Sara, mając 90 lat, może jeszcze wydać na świat potomstwo? Zgodzili się z Bogiem? Zgodzili się ze sobą. Negatywnie się zgodzili. Nie wystarczy zgodzić się ze sobą. Trzeba zgodzić się ze sobą według Bożej woli, według Bożego planu. Oni tego nie zrobili. Dlatego musieli przejść przez długi proces przemiany, aż wreszcie zostali odnotowani w liście do Hebrajczyków, że w końcu doszli do miejsca tak głębokiej przemiany swojej mentalności, swojego życia, że zgodzili się ze sobą i zgodzili się z Bogiem. I otrzymali to, co Bóg obiecał. Bo czasami to jest poważna sprawa. Łatwiej zgodzić się z drugim człowiekiem, niż zgodzić się z Bogiem. Oboje kierowali się tym, co widzieli, czuli, nie tym, co Bóg mówił. Oboje zlekceważyli Bożą obietnicę i oboje musieli przejść przez proces zmiany swojego życia.
A Bóg miłości ich nie odrzucił. To jest przepiękne. Wiecie, jak ja kocham ten obraz, ten przykład, że mimo, że tak bardzo zawalili, że tak powiem, przeciwstawili się wręcz Panu Bogu. On ich nie potępił. Nie wiemy, kiedy, w jakim momencie zmienili się. Stali się ludźmi wiary. Ale na pewno to zrobili, bo doszli do zgody z Bogiem i urodził się Izak. Historia nam o tym mówi. Na pewno musiał ten proces po prostu zaowocować. Zaowocować. Posługuję duszpasterską. Niedawno też miałem okazję być na konferencji proroczej i miałem okazję modlić się z wieloma ludźmi. I mówię to z życia. Kiedy przychodzi Boże poruszenie, Bóg zaczyna obnażać, zaczyna tak jakby odbijać w lustrze to, co jest w środku. Na przykład przychodzą do mnie ludzie i mówią tak. Od wielu lat jestem na nabożeństwach, słucham dziesiątki kazań swojego pastora i w internecie. Ale boję się o swoje życie. Boję się o swoją przyszłość. Nie mogę spać po nocach. Mam koszmary. Osoba wierząca, która słucha tysiące kazań, która jest co niedzielę w kościele. Co mi to mówi? Że tam coś się złego dzieje w środku. Że tam nie ma przełożenia tego, co się słyszy. Nie ma tej zgody z Bogiem w to, co On mówi. Bo gdyby była ta zgoda, nie byłoby koszmarów nocnych, nie byłoby strachu o przyszłość, bo Bóg mówi, dobre myśli mam o was. Myśli o przyszłości natchnionej nadzieją, błogosławieństwem, nie przekleństwem. Bóg mówi to do nas, ale my się nie zgadzamy. Tu w środku coś się z nami dzieje, nie możemy spać. Tyle obietnic mi Bóg daje, a ja ciągle drżę o siebie i o swoją rodzinę. Takie wyznania. Przychodzi do mnie dziewczyna młoda, która mówi, jestem wierzącą już od kilku lat. Modlono się o mnie wiele razy, a ja tak boję się o moją przyszłość. Tak boję się o to, co będzie za rok, co będzie za dwa. Ja nie wiem. Ja jestem rozbita, jestem rozsypana, nie mogę spać po nocach. Boję się o moje życie. Nie wiem, co będzie. I Bóg posyła słowo prorocze. I mówi do jej serca. A później, kiedy rozmawiam, tak mówię, przychodzi taka chwila refleksji. I nagle słyszę głos Ducha Świętego. Powiedz jej, że 17 września w 2021 roku będzie w zupełnie innym miejscu i będzie widzieć to, co Bóg uczyni w tym roku w jej życiu. I to samo mówił Bóg do Sary i Abrahama. Za rok od tego dnia porodzi syna. I myślę, że nie wiemy, w którym momencie nastąpił ten proces przemiany, ale musiał nastąpić w tym roku. Był to ten rok. Może potrzebujemy takiego roku. Może potrzebujemy takich dni. Potrzebujemy takich miesięcy jako Kościół. Aby coś mogło się stać. Coś, co zmieni nasze myślenie, nasze podejście, nasze postępowanie w wierze. Wiecie, potrzebujemy tej przemiany. Potrzebujemy naszej osobistej konfrontacji z naszą wiarą. Ja myślę, że za bardzo przyzwyczailiśmy się do naszego chrześcijaństwa ewangelicznego. Bardzo łatwo jest się przyzwyczaić. Bardzo łatwo jest tak iść w takim samym rytmie przez całe życie, nie zmieniając niczego i tak kręcić się w koło, jak taki bączek. Ciągle to samo. Wiecie, czasami musimy dorosnąć. Ostatnio przeżyłem coś takiego. W kwestii proszenia. Proszenia Boga o zaspokojenie moich potrzeb. Wiecie, postawa proszenia jest piękna. O tym mówi Biblia, że mamy prosić. Proście, a otrzymacie. O cokolwiek prosić będziecie Ojca, to wam da. I wiecie, to jest taka niesamowita wskazówka na postawę dziecka,
na postawę dzieci, które proszą. Jako dziecko proszę i przychodzę do Pana i proszę. Ale wiecie, z dziećmi jest tak, że dorastają. Dzieci dorastają. I gdy dorastają, zaczynają korzystać z dobrodziejstw dorosłego życia. Zaczynają robić to, co robić powinni dorośli. To jest ta dojrzałość mojej wiary. Jak to powiedziałem w swoim zborze, kiedy dziecko dorośnie i ma już dorosłe życie, to już nie prosi mamusię o zupkę. Mamuś, głodny jestem, zrób mi zupkę. Sami gotują. Dorośli sami gotują. Gotują już dla swoich dzieci, które proszą. Już nie mówią, tato, daj na cukierki. Sami zarabiają na cukierki. Dojrzałość wprowadza nas do życia w wiarę biorącą. Biorącą, zgadzającą się z Bogiem. Biorącą w posiadanie, co jest darem nieba dla nas. Czy wiecie, że modlitwa prosząca może stać się naszym rytuałem religijnym? I dziś widzę wielu chrześcijan, którzy kręcą się w koło rytuału religijnego, ciągle prosząc, starają się przekonać Boga, aby coś dla nich zrobił, tak jakby Bóg nie wiedział, co ma robić. Kiedy modlitwy pozostają niewysłuchane, dalej żyjemy naszą religijną aktywnością. O wiele bardziej skuteczne jest cieszenie się słodką obecnością Jezusa. I społecznością z Nim przez wiarę, niż staraniem się, by przekonać Boga, by dał mi to, czego potrzebuję. Chciałbym, abyście to zrozumieli duchowo, że my mamy religijne rytuały, chociażby w kwestii proszenia. Ciągle prosimy, przekonujemy Boga, aby dał nam to, czego potrzebujemy. Ciągle prosimy, a Bóg mówi, ja znam Twoje potrzeby, nim pojawi się słowo na Twoich ustach. Zacznij korzystać z życia wiarą biorącą w posiadanie to, co zostało wywalczone przez Chrystusa na krzyżu. Musimy nauczyć się żyć w wierze nowego przymierza. Zgodzić się z Bogiem. Zgodzić się ze sobą. Czy wiecie, że zbawienie człowieka osadzone jest na tym, że Jezus umarł za cały świat? Za każdego. I przez to Bóg zapewnił zbawienie. Zapewnił przyjęcie zbawienia każdemu człowiekowi. I zbawienie otrzymują ci, którzy wierzą, przyjmują to, co On już zrobił. Na tym polega zbawienie. I do tego miejsca doszli Abraham i Sara. Mocny duet małżeński. Aby odziedziczyć przez wiarę to, co Bóg im obiecał. I powiedziane jest o Abrahamie, gdy już był w tym nurcie przebudzenia, w tym nurcie przemiany razem z Sarą. W Rzymian jest powiedziane tak, nie mając dowodów na to, że tak się stanie. To mnie niesamowicie dotknęło. Doszedł Abraham do miejsca, kiedy uwierzył, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I nie mając dowodów na to, że tak się stanie, Abraham uwierzył, że będzie ojcem wielu narodów. Powiedziano mu bowiem, takie właśnie będzie twoje potomstwo. Nie stracił wiary, choć widział, że on sam się starzeje. Miał już bowiem prawie 100 lat. Wyobraźcie sobie, ma 99 lat, ma urodzić się Izak. Tak sobie myślę, Abraham sobie tak chodzi i mówi, no jak to będzie? Jak Izak będzie miał 2 lata i zacznie chodzić, to ja będę miał 101. Jak ja za nim nadążę? Czujecie to? Tak mówi Biblia, że miał prawie 100 lat. A Sara nie może już mieć dzieci. Ani przez chwilę nie zwątpił jednak Boże obietnice. Przeciwnie, jego wiara wzrosła, przynosząc chwałę Bogu. Wiecie, że gdy nasza wiara rośnie, przynosi chwałę Bogu. Fajnie śpiewać pieśni na chwałę Bogu, ale kiedy ja rosnę w wierze, kiedy mój potencjał zgadzania się z Bogiem rośnie, przynoszę Bogu chwałę. Był przekonany,
że Bóg jest w stanie spełnić to, co obiecał. Powstańmy, aby się pomodlić. Wybaczcie, że trochę przyciągnąłem, ale nie wiem, kiedy będę ponownie z wami. A chciałem powiedzieć, co miałem na sercu do powiedzenia. Tak i tak nie jest tak długo, jak w Indiach. Pomódlmy się. Wejrzyjmy w nasze serca, wejrzyjmy w nasze życie. Krótko, nie będę robił wezwania. Tak skonfrontujmy się sami z Panem Bogiem. Pomyślmy przez chwilę o tym, jak ja na co dzień staram się zgadzać z Bogiem. Może trzeba coś skorygować, poprosić Ducha Świętego, aby mi pomógł, abym stanął wiarą, abym uwierzył. Panie, dziękuję Ci za nasze spotkanie. Dziękuję Ci za ten czas, w którym trwa zbór Betel w poście i modlitwie i w oczekiwaniu na Twoje poruszenie. Panie, jeśli to przesłanie jest jakby kropelką dodaną do oczekiwań, które ma Kościół, Panie, to jestem Ci wdzięczny. Panie, modlę się, aby tutaj wszyscy ci, którzy tworzą Kościół, tworzą wspólnotę, tworzą ten zbór tak zacny od wielu lat, Panie, aby tworzyli go w zgodzie ze sobą i w zgodzie z Tobą. Panie, modlę się, abyś Ty, Panie, napełnił serca tym procesem rozwoju, przemiany, działania Twojego Świętego Ducha, Twojego nadprzyrodzonego manifestowania się w ich osobistych przeżyciach. Modlę się, aby to był Kościół złożony z silnych duetów małżeńskich, silnych rodzin, Panie, gdzie zgadzają się ze sobą, łączą swoje serca z Tobą, Panie, i trwają w oczekiwaniu na wypełnienie się Twoich obietnic. Panie, ja modlę się o cały nasz okręg południowy. Modlę się, Panie, o ten okręg Śląska Cieszyńskiego. Modlę się o nasze wspólnoty i zbory, które tutaj są. Jest ogromny potencjał. Panie, wierzę, że będziemy mogli mieć wpływ na środowisko, pośród którego żyjemy. Panie, w imieniu Jezusa, błogosławię Ustroń, okolice. Błogosławię wszystkich wierzących, którzy tutaj mieszkają, żyją. Panie, niech to są chodzące pochodnie Twojej miłości i mocy. Niech to są, Panie, ludzie wiary, którzy oglądają wypełnienie się Twoich obietnic w swoim życiu. Panie, modlę się, abyśmy nauczyli się wytrwałości. Modlę się, abyśmy nauczyli się tych procesów poddania się przemianom, które zmieniają nasze postawy, nasze myślenie, nasze postępowanie. Panie, tak bardzo tego potrzebujemy. Tak bardzo tego potrzebujemy, bo tak cząstkowe jest tylko nasze poznanie. Tak tylko cząstkowa jest nasza wiedza. Panie, choć może wiele lat jesteśmy wierzącymi i wiele słyszeliśmy, Panie, to ciągle potrzebujemy Twojego nadprzyrodzonego działania, aby podnieść się wyżej, aby sięgnąć głębiej, aby doświadczyć więcej od Ciebie, Panie, bo zawsze jest więcej, jesteś nieograniczony i nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Panie, błogosławię to zgromadzenie. Błogosław, Panie, każdą rodzinę, każdą osobę, każde małżeństwo. Błogosław nas, Panie. Dziękuję Ci za Twój Kościół. Dziękuję Ci za wspólnotę ludzi wierzących. Dziękuję Ci, Panie, za dzieło zbawienia, które wykonasz przez nas. Poprzez wiarę. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen.